Profilaktyka onkologiczna w czasie pandemii, mamy dwie części. Jedna to jest taka pierwotna profilaktyka, czyli dbajmy o siebie, uważajmy pod kątem, mówię, jedzeniowym, jakie potrawy, nie palmy papierosów, minimalizujmy spożycie alkoholu czy czerwonego mięsa, który jest kancerogennym środkiem. I to jest ta pierwotna, ale i wtórna, czyli faktycznie są badania dostępne, które możemy sobie pójść sami, pójść od morfologię zrobić, co nie jest drogim badaniem i możemy to naprawdę, myślę, że większość z nas na to stać, żeby to zrobić i nie musimy się mieć do lekarza, możemy to samodzielnie. Dowiedzieć się o inne badania też, które są potrzebne, na przykład dowiedzieć się w rodzinie, czy ktoś miał jakiś nowotwór u nas i dowiedzieć się, jaki to był nowotwór i czy my w takim razie może jesteśmy w grupie ryzyka. Jeśli kobieta, nie wiem, babcia na przykład miała nowotwór piersi, to jest dla nas już jakiś sygnał, że powinniśmy pod tym kątem to sprawdzać. Także możemy nadal dużo zrobić, pomimo tego, że jest ciężko i nawet jeśli coś wykryjemy, jak będzie taka sytuacja, to nie czekajmy na koniec tej pandemii, tylko zadziałajmy tu i teraz.